Drogie kochane, umiłowane pochwiczanki, z okazji świąt Wielkiej Nocy chcę Wam życzyć przede wszystkim zdrowia, po drugie zdrowia, po trzecie zdrowia, a po czwarte dobrego humoru. Przede wszystkim Was dobry humor nie opuszcza i chcę się z Wami podzielić z okazji świąt wielkanocnych, chcę się z Wami podzielić dziwnym spostrzeżeniem. W swoim życiu spotkałem już dość dużo pochwiczanek. Natomiast tej dużej ilości pochwiczanek tylko niewielka z nich, niewielki procent pochwiczanek należało do tak zwanych kobiet normalnych. Normalna kobieta to jest taka kobieta, która spożywa normalną ilość alkoholu przeznaczoną na normalną Polkę. Czyli standardowa Polka, która spożywa tam x,7 litra spirytusu rocznie, to taka pochwiczanka po prostu się obija. Nie można mieć dwóch różnych uzależnień, które się wykluczają. A tutaj uważam, że pociąg do alkoholu wyklucza pociąg do nieśmiałości. I alkohol ośmiela i dlatego każdy domorosły, mniej lub bardziej psycholog i seksuolog proponuje pochwiczance, żeby ona się napiła, to wtedy się rozluźni. I taki domorosły, początkujący seksuolog lub psycholog nie ma zielonego pojęcia, że jedno wyklucza drugie. To znaczy, że jak się jest pochwiczanką i człowiek się napije, to jeszcze bardziej się pilnuje. Dlatego odwrotnie, kochane pochwiczanki, życzę Wam z okazji świąt wielkanocnych, żebyście po raz pierwszy w życiu wzięły ten problem na trzeźwo, czyli żebyście się przyjrzały, na czym naprawdę polega ten problem. A jak się przyjrzycie, to mi powiedzcie, a jak nie będziecie jeszcze wiedziały, bo nie dostrzeżecie, to obejrzyjcie kilka moich filmików albo skontaktujcie się ze mną. W takim razie życzę Wam wesołego baranka i nie tylko. No. Świąt takich udanych i jajek, przede wszystkim jajek malowanych i kiełbaski, białej kiełbaski, żeby była dobrze ugotowana i żeby była twarda.